Cześć, z tej strony Farel, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj podzielę się z wami moją słodką tajemnicą, w sumie nie taką słodką, bardziej straszną. Od ponad roku wspólnie ekipą mieszkamy w jednym domu. I ja, kiedy się tutaj przeprowadzałem, wziąłem ze sobą swojego partnera życiowego, że tak mogę powiedzieć, z którym mieszkam od 13 lat, a jest to ptasznik olbrzymi. Tak, moi drodzy, posiadam pająka, którego otrzymałem na 18 urodziny w Kliszówce, w takiej malutkiej Kliszówce od mojego kumpla Tomka, którego z całego serduszka pozdrawiam. Widzisz, gościu, do tej pory ten pająk żyje. Jest to samica, która żyje prawie 25 lat, więc troszeczkę jeszcze jej zostało, jest, że tak powiem, pełnoletnia. W dzisiejszym odcinku zbudujemy dla niej terrarium oraz podzielę się z wami moją wiedzą na temat terrarystyki, którą nabyłem przez te 13 lat. Więc jeżeli, moi drodzy, lubicie tego typu odcinki, strzelajcie łapeczki w górę. Wszyscy, którzy boją się pająków, nie macie się czego bać, a dzisiaj wam pokażę, że pajęczaki to są naprawdę spoko stworzonka. No i jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I pamiętajcie, że w każdy wtorek oraz piątek na tym kanale pojawiają się filmy. A teraz chodźcie ze mną i pokażę wam, gdzie ukryłem pająka przez prawie cały rok. Jesteśmy w moim studiu i chodźcie. Często, gęsto tutaj wchodzi Klaudia oraz Rogalik i JJ-ka. W sumie JJ-ka wie o pająku, no bo ze mną mieszka już. No to jak może o nim nie wiedzieć? No i moi drodzy, za tą kotarą znajduje się pająk. W takim oto terrarium. Jest to bardzo stare terrarium. Ostatni raz przekładałem go do tego terrarium jakieś 5 lat temu i w dzisiejszym odcinku zrobiłem mu totalnie nowe. A nowe terrarium zdobyłem dzięki mojemu 200 IQ pomysłowi. Rogalik ostatnio nagrywał odcinek, gdzie mieliśmy narysować na kartce coś w ciągu jakiegoś czasu, no i tą rzecz on nam kupował. No i ja narysowałem sobie akwarium, bo wiedziałem, że kiedyś przyjdzie taki dzień, jak właśnie dzisiaj, gdzie będę przekładał pająka z jednego akwarium do drugiego i zbudujemy mu nowy domek. Także wiecie, 3,5 stówy to oszczędzone. Nice. A tak wygląda nowe terrarium. Nie za duże, takie kwadratowe. Generalnie to jest na rybki, ale też może być na pająka jak najbardziej. Tylko potrzebujemy pojechać jeszcze do sklepu zoologicznego, kupić jakiś kokosik, którym będzie mógł mieszkać. No i oczywiście jakieś gałązki. A może jeszcze kupimy jakieś sztuczne roślinki, bo sztuczne roślinki trzymają bardziej wilgoć. No i musimy kupić jeszcze ziemię kokosową, bo ziemia kokosowa jest niezbędna do terrarium dla pająka, bo ona właśnie fajnie pije wodę i jest w nim wilgotna. A pająk potrzebuje taką wilgotność na poziomie 70%. No i generalnie temperatura w nocy, żeby spadała do 18-20 stopni, a w dzień nawet może osiągać 28-35. I mam nadzieję, że w nowym domku też mu będzie dobrze. Weźmiemy jeszcze ze sobą Eevee joysticka i JJ-kę, bo musimy kupić im nowe szelki, bo Eevee się troszeczkę roztyła, bo tutaj kurczę każdy te pieski karmi w domu. No i musimy kupić im nowe szelki, bo nie ma jak z nimi chodzić na spacer. Lecimy. Dobra, bierzemy go, idziemy po cichu do sypialni. Tam będzie odbywała się cała akcja. Nie wiem, jak zareaguje na pająka w domu Rogalik oraz Klaudia. Bo Klaudia to jest taka paniekara, że ona nie dopuszcza jakiejś myśli i później się panicznie czegoś tak boi, że nie da się, po prostu się nie da. No i zobaczymy, jak będzie reagowała na pająka. No i dobra, udało się. Wiem, że wielu z was już nie może się doczekać zobaczyć, jak on wygląda. No to wam pokażę. Generalnie, jeżeli się hoduje pająka, to trzeba wiedzieć podstawową zasadę, że się nie puka w terrarium, bo pająki są totalnie ślepe i głuche. Używają tylko zmysł dotyku. Więc wszystko, co drga, to one wtedy reagują. Więc otworzymy teraz i pokażę, jak on wygląda. Jest bestia, co? Tak wygląda nowe terrarium. No jest prawie o połowę mniejsze od starego. No ale ja wiem, jak mój pająk się zachowuje. On stoi tak naprawdę w jednym miejscu. No bo pająki działają w takiej zasadzie, jak są głodne, no to chodzą, tworzą pajęczynę, żeby coś złapać. I poruszają się tylko i wyłącznie po swojej pajęczynie. To jest ptasznik naziemny, który chodzi, porusza się po ziemi. On nie skacze. Miałem kumpla, który miał właśnie pająka, który potrafił z ręki na rękę przeskoczyć. Z pewnością każdy z was by chciał teraz, żebym go wziął na rękę. Ja generalnie swojego pająka nie brałem na rękę od chyba, nie wiem, 8 lat. Jak był mniejszy, no to kiedyś go brałem, teraz się boję, bo nie chcę, żeby przypadkiem mnie ugryzł. Pająków nie da się wytresować, ponieważ pająki mają bardzo krótkotrwałą pamięć. Tak naprawdę pająki pamiętają tylko 24 godziny swojego życia i posługują się tylko później swoim instynktem. Ja wam dzisiaj pokażę, jak się steruje pająkiem. Będziecie w szoku, ale dopiero w późniejszej części odcinka. Teraz sobie złóżmy akwarium, a wy zastępujcie film i napiszcie w komentarzu jakieś pytanie, na które byście chcieli, aby wam odpowiedział w komentarzu. Ja przygotowałem dla was kilka ciekawostek związane z pajęczakiem, a były to najczęściej zadawane pytania przez osoby, które widziały mojego pająka. Jest Jona. I jak ci się podoba nowe akwarium z taką lampką kozacką? Spójrz. Pyk, białe. Pyk, niebieskie. Pyk,
bardziej niebieskie. Ej, fajne. Zarąbiste, nie? Ale chciałam tylko powiedzieć, że to nie będzie stało u nas w pokoju. Tak, będzie stało u nas w pokoju. Nie! Nie? No nie, no Krystian, przecież nie, no. No nie, no kurczę, tyle lat z nim żyjesz już. Ja z nim nie żyję. Żyjesz. To ty z nim żyjesz. Ale on zawsze stał u mnie w pokoju. Krystian. Justyna. Nie, tak. Nie zgadzam się na to, żeby pająk... Kamień, nożyczki, papier, czy śpi, czy nie śpi? Nie, ja się nie dawaj. Zgadzam, nawet jak wygrasz, dawaj, to ja się dawaj. Nie zgadzam. Okej, okay. Bądź odważna. Jak ja wygram, to śpi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie śpi. Kurde, nie śpi. No dobra, to będzie spał u mnie w studio, ale teraz ma ładne, będzie miał ładne terrarium. Zajrzyj jeszcze raz. Jaki on jest wielki! Jaki? Jaki on był mniejszy kiedyś. No to jest ptasznik olbrzymi, 13 lat ma, to już jest pełna ewolucja. Ale ciarki wszędzie. Przestań, wiesz, panikę tylko. Nie, jestem ciekaw Klaudii reakcji. Klaudia, wiecie co? Klaudia, ja nie wiem, ale ona może tak zareagować, że ona nie wiem, jak ona zareaguje, naprawdę. Ja wiem, jakie ona ma reakcje i ona może nas wszystkich powyzywać, pobić i się wyprowadzić jeszcze dzisiaj. Naprawdę. To spakujmy je walizkę od razu. To będzie straszne. Przy tego się przygotujcie na mocną reakcję, bo naprawdę ona będzie tutaj dymę robiła. Okej, okay, lecimy do tego sklepu. Jedziemy, moi kochani, do sklepu, jest ze mną cała ekipa. Jedziemy po pyszne przekąski i po nowe szelki dla Iwi, bo Iwi ostatnio się rozbyła w biodrach i troszeczkę, i troszeczkę szelki są na nią za małe, więc żeby chodzić na spacerki, to musimy kupić większe szelki dla Ibuni. No i oczywiście przy okazji zrobimy Dzień Dziecka i kupimy jakieś pyszne przekąski, tak? Pyszne przekąski. A ja mam dla was ciekawostkę dotyczącą pajęczaków. Z pewnością zastanawiacie się, czym się żywią pająki. Jak ja go dostałem w Kliszówce, był to stadium L1, czyli pierwszy stadium pająka. Później wam co nieco więcej opowiem na temat stadiów pająka, no to karmiłem je zwykłymi takimi pinkami na rybie, czyli to są larwy much. To chyba L5, do stadium L5 to trwało około rok. No ale pewnie też się zastanawiacie, czym teraz się żywi pająk. Taki duży pająk żywi się wszystkim, co wpadnie mu w pajęczynę i jest troszeczkę mniejszy od niego. Czasami może być trochę większe, no. Jakby, ale ja generalnie takiego pająka karmię karmówką, czyli takie karaczany brazylijskie lub szarańcze. Tak to wygląda. No i takiego pająka się karmi raz na pół roku. On dużo nie potrzebuje, bo dłuższą część życia on tylko stoi na pajęczynie i czeka. Dziwne życie. Zobacz, Iwunia, sama możesz sobie wybrać, który ci się podoba. Iwi? Niebieskie, takie szybkie. Wydaje mi się, że czarne. No do ilu kilo? 7 kilo max. No to chyba Iwunia. Iwunia z czwórkę ważysz? Czwóreczkę, piąteczkę, no bo takie, takie, mniej więcej takie ma teraz, nie? Więc no to, tak. To były takie luźniejsze, ale możemy przymierzyć. Nie no, to są za luźne te. Te będą super, daj łapkę. Miętowe dla Iwuńki, no. O. Nie no, gruba. Przeginasz. Mamy to teraz, Iwi. Hop. No, tu łapka, tu łapka. O. Co? Działa szelka, tak? Jest okej? Okay? Działa, działa wszystko. Chyba jest okej. Okay. Mamy to. Okay. A ziemię kokosową dostanę? Tak. W sumie jej to nawet bym sam korzeń, mam korzeń konar taki do chowania. Ja mam u siebie, u swojej, torfu nasypane, korzonek, ona sobie pod korzeniem wyźlebiła i tyle, co wychodzi na żarcie. To, szczerze? To będzie za małe. Wejdzie. Spokojnie. To... Pająki są fajne. Ja wiem, że są fajne. Ja kupiłem z racji tego, że się bałem. A, bałeś pańków. Bałem się go strasznie. No i mówię, muszę kupić pierwsze trzy. Nie biorę na rękę albo ty, albo ja. Terarium rękę połaziła, połaziła. Po tygodniu już na gębie nie. A. I po miesiącu już się zrobiła seta pająków. Się nie to niezła zajawka. Dobra, jutro o 16, jak coś to będzie z tego filmu. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Mamy kilka rzeczy, 5 dyszek kosztowały, nie za dużo, ale że jeszcze trafiliśmy takiego świra, który ma 100 pająków w dołu. Pan w terrorystycznym powiedział, że jest ona taka silna, że jest w stanie to podnieść. Co? Tą klapkę. Dlatego, pająk? Tak, dlatego nie ten pająk, tylko ta samiczka. Dlatego wymyśliłem system obronny, zabezpieczający. To ona jest samiczką? Jest samica, tak, tak, to tak. To czemu ma na imię Kuba? Nie ma na imię Kuba, to po prostu moja mama tak sobie gadała na tego pająka. On nie ma imienia. Właśnie, możecie napisać w komentarzu, jak byście nazwali tego pająka. To jest samiczka, pamiętajcie. Twoja mama zawsze mówi, jak tam Kubuś? No tak, tak mówi. Sobie tak obzdurała. Pozdrawiam mamę. Wymyśliłem coś takiego. Tutaj przykleimy. O. I przyczepimy haczyk. I na ten haczyk, moja droga... Gumkę.
zrobimy gumkę. Myślisz, że ona nie przygryzie gumki? Nie, raczej ona nie będzie w stanie sięgnąć po gumkę. Zrobimy to tak i zaczepimy z drugiej strony na drugim haczyku. I ewentualnie jeszcze jedno w tam. Nie ufam tej konstrukcji. Ja ufam tej konstrukcji. Na tasiemkę? Misiek, ta tasiemka wytrzymuje nacisk 1 kg. No a ten pająk to ile waży? Z 50. Ale słuchaj, ten pająk, tak już mówiłem, nie jest jadowity, gryzie jak szerszeń maksymalnie, a jego systemem obronnym jest wyczesywanie tylną nogą z odwłoka włosków parzących. Więc jak jakiś drapieżnik do niego podchodzi i go szturcha nosem, to on wyczesuje włoski z odwłoka i one tak fruwają i się wbijają w nos i wtedy parzy. No, tak to wygląda. Ja parę razy poparzyłem się tym, nie jest to mocne, tak no swędzi. Swędzi, bąbelki się robią, ale to nie jest jakieś takie mocne ugryzienie. Znaczy to jest nieprzyjemne po prostu. A może dałbyś mu imię już po tylu latach? No widzowie wymyślą. Najbardziej lajkowany komentarz to będzie imię tego pająka. Pek, pek, ja to mam łeb. Widziałaś? Jak są naprężone? Nie ma szans, że ten pająk uciekł z tego Alcatraz. Dobra, to postawimy to akwarium w misce z wodą. Jak będzie uciekał, to a będzie jak woda. A ty masz zamiar go przerzucić tutaj? Zaraz zobaczysz, ty będziesz mi przy tym pomagała. Ja muszę jechać na zakupy. Pa! Hej. Amatorka. Spójrzcie, co się wydarzyło z torfem, który kupiłem. Nalałem do niego wody, on wypił wodę i tak urósł. Proszę bardzo. Dobra, nalałem wody do środka. Spójrzcie, jak to urosło. O kurczę, tutaj troszeczkę chyba przegiąłem z wilgocią. Dobra, to zrobimy to inaczej. Z góry troszeczkę weźmiemy tego mokrzejszego. Ubijmy to, bo pająki to są cwane bestie. Wyobrażacie sobie, że one potrafią nosić różne rzeczy, przestawiać, biorą normalnie w zęby i przestawiają. A najlepsze jest to, że jak pająk coś zje, to resztka, która zostaje z tego kokonu, on ją wynosi w jedno miejsce w akwarium i tam zawsze składuje swoje śmieci. Takie czyściochy. Teraz, moi drodzy, kolejna ciekawostka. Z pewnością nie wiecie, jak dorastają pająki. Pająki dorastają w ten sam sposób, co węże. Jak dobrze wiecie, węże i jaszczurki zrzucają skóry. Pająk ma podobnie. Pająk tak naprawdę rośnie sam w sobie. Jeżeli dorośnie do pewnego etapu, nie mieści się już w skórze, robi sobie hamak z pajęczyny, kładzie się na plecy w ten sposób, daje łapy do góry i po prostu się wylinia, tak to nazywa się, i wychodzi ze swojego ciała. Później przez jakieś 24 godziny jest bardzo delikatny, można go w łatwy sposób uszkodzić i wtedy ten pająk zawsze się gdzieś chowa. Czasami pająki zaklinowują się w swojej wylince i nieraz tracą nogi. Na szczęście mój pająk zawsze, jak dochodziło do wylinki, nigdy nie wiem, kiedy to jest, a jak zobaczę właśnie, że się przygotowywuje albo leży na plecach, to zawsze jeszcze skraplałem wodą w koło, żeby mógł się w łatwy sposób wylinić. I teraz pokażę wam kilka wylinek. Spójrzcie na to, będziecie w szoku, co ja wam teraz pokażę. Tutaj mam skóry pająków na przestrzeni kilku lat i ułożę wam je, że tak powiem, chronologicznie. Tutaj, moi drodzy, jest kolejna, a to jest najnowsza wylinka. To wszystko jest mega kruche i mega delikatne. Ok, jak widzicie, mamy tutaj te włoski parzące, tutaj mamy odwłok i tutaj mamy 10 nóg. A to, moi drodzy, są jego zęby. Spójrzcie na to. Ale wielkie, co? Spójrzcie na to. Jak położę to na ręce, to wygląda to mniej więcej tak. No jest olbrzym. Nie ma co gadać. Wielki pająk. Jak pół mojej twarzy. Teraz, moi drodzy, zawołamy JJ-kę, ale jej nie powiem, że tutaj leżą wylinki. Zobaczymy, co zrobi. Coś ci pokażę. Nie bój się. Nie, nawet nie próbuj. Chodź, nie bój się, nic tutaj nie ma. Jezu, co ty robisz? No nie bój się. Gdzie jest ten pająk? A, no weź! Za tobą! Nie! Jezu! Ja pierdzielę! Wołamy teraz rogalika. Myślałam, że już gdzieś wyłożyłeś go na pościel i gdzieś łazi. Nie, no co ty? Ja pierdzielę, weź! Dobra, idę po rogala. Przyszedłem coś pokazać. Nie, weź się, ogarnij się. O, zobaczysz coś. Co? No idź. Nie. No idź. Nie. A! Nie. Zamykam drzwi, nie ucieknie stąd. Wiesz, co to jest? No pająki to są. No. Prawdziwe? Prawdziwe, ale to są ich skóry, które zrzuciły. Nie, ja się boję, że ten jest prawdziwy, bo jest jakiś za cały. Czyli on nie jest prawdziwy. No nie. Widzisz, tu są otwory na nogi, jak on zrzuca wylinkę. No, no, no. Tu masz oczy, aha, włoski parzące. Czyli tą sobie położyłem na buzię tą, że pokażę, jak jest wielki, nie? I mi nos spędzisz od włoska parzącego. Tak. Ale mój generalnie jest w terrarium tutaj. Chcę zobaczyć. Generalnie buduję mu nowy domek. Mhm. Tu będzie się znajdował. A czy to jest to, co na moim odcinku ci kupiłem? Tak. A tu jest mój 13-letni pupil. O kurde. To jest ten, on śpi teraz, jakiś taki zategowany jest. Pająki nie śpią, pająki mają tylko hibernację, cały czas stoją w miejscu i czekają.
być... Na szansę. Czekaj na szansę. Chciałbym, żebyś był przy tym, jak będę go wyciągał stąd tu. No dobra, ale dalej stanę. Dalej staniesz? No. Dobra, to przygotujemy akwarium do transportu i będziemy go wyciągać. A więc tak, mój pająk to jest pająk naziemny, więc nie potrzebuje... A są lotnicze? Nie, są drzewne, które skaczą i szybko biegają. Okay, okay, okay. I przygotowałem mu kilka takich bajerków, na przykład taki konar, żeby to ładnie wyglądało. Gdzie mamy przód? Z tej strony mamy przód. Mi się daje, żebyśmy to tu położyli i dałem mu, o, tu taki korzonek, pyk. Czekaj. No. Okej, okay. No, z rogalem, architektem, to będzie nieźle. No i teraz tak jeszcze tutaj dać, o, żeby sobie ładnie tego. I co? Klasa będzie. Mi się wydaje, że tak. To jest nasz przyrząd do sterowania pająkiem. Jak się steruje pająkiem, dotykasz jego tylne łapy, no. On idzie do przodu. Tylną prawą, to on daje krok do prawej. I okay. Tak dalej, i tak dalej. Postanowiliśmy, że zrobimy tak, otworzymy to i pogonimy go po ściance, żeby przeszedł tutaj. No zobaczymy, czy nam to się uda. O, idzie, idzie, widzisz? O, widzisz? I on wejdzie sobie na górę tak, o? Powinien. O, idzie, idzie. Dawaj, gruby, do góry. No idź, no nie w tą stronę, stary. No i kurde, fajnie. Ale dymy są. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to było fajnie. Mi się wydaje, że będzie faktycznie trzeba zrobić tak, że wyciągniemy tą deskę, obrócimy akwarium i on po prostu wyjdzie. Tak trzeba jechać zrobić. O, parę! Parę on idzie, ja go nie zatrzymam. Idzie w moją stronę. Idzie, idzie wariacik. No, zapraszam, zapraszam, zapraszam. Tutaj do środka, tak jest. Dobrze, dobrze, grzeczna bestia, ładnie. O, ja pierdzielę, ale to było mocne, nie? Powiem tak, ojej, misja... boi się, nie? Zakończona sukcesem. Proszę nie wychodzić nigdzie. Teraz widać nad zęby. Ja bym teraz kilka tych konarów wsadził, ale jest za wysoko wyjścia. No. I nie chciałbym znowu go ganiać. Widać, że się boi, bo się skulił. Mhm. Siedzi na ścianie. To jest ciekawe, że on tak potrafi po szkle chodzić, co? Jedno jest. Najlepsze jest to, że ona i tak sobie przestawia tak jak chce. Tak? To jest silne zwierzę. Ma kawałeczek drewienka, ma miejscóweczkę. To zamykamy, nie? I już się nie wydostanie. Chcesz sprawdzić? Mhm. Napięcie gumki? Tak. Nie ma szans. Także możesz żyć kolejne. Jestem najbliżej ciebie lat. Jak tylko mogę. Już nigdy bliżej nie będę. Dobra, moja kochana, jak ci się podoba moje terrarium? No w skali 1 do 10, pomijając tą bestyjkę w środku. W tamtym bardziej mi się podobało, bo nie było go widać. Okej, okay. O teraz idealnie słonko na niego pada. Daj sobie tu palca, to nie! Jest najbliżej pająka nie! ever. Dlaczego? Nie! Daj sobie. Nie! Nie bój się! Nie! No we! Nie! Dla widza. No, jak się jest okropny, słuchaj! Zwalcz tą fobię i dotknij tu. Nie! Tak, nie! Musisz przełamywać swoje fobie. Gościu w terrorystycznym powiedział, że bał się pająków i kupił sobie po to, żeby się przestać bać. I ma 100. Zakochał się. Widzisz? Tak to działa. Straszne. To jest ona. Straszna. Ciekawe, czy widzowie by dotknęli. Dotknęli. Widzowie to same kozaki. Rogalik dotknął. Rogalik jest kozakiem. No, ale nie mogę! No jest, no bądź kozakiem też. No dotknij. Nie mogę! Ja chcę, ale ja nie mogę, bo mam taką blokadę. Popatrz się na niego, powiedz spoko mordo, tu ci kici kici i jest gituwa. Dawaj. Najlepsze jest to, że to jest jej naturalna reakcja, nieudowana. 3, 2, 1, go. Yes! Piąteczka, widzisz? Pierwszy krok do wyleczenia arachnofobii. Tak się robi. Straszne, idę stąd. Cześć, weź dzięki. Weź go z naszego pokoju. On będzie tu koło twojej toaletki stał, tak. Absolutnie. Tak. Nie. Justyna, to jest idealne miejsce. To nie jest miejsce na pająka. Czy wy to sobie wyobrażacie, że ja mam niby kłaść się tutaj w nocy, spać i patrzeć na pająka? No super będę miała sny, naprawdę. Przecież on może przez to łapę wyciągnąć. No może. I może przeciąć tą gumkę. No może. Zaklej tu super glue. Super glue na zawsze? No. Nie. I Buni też się nie podoba fakt, że pająk jest w pokoju. Podoba, to będą kumple najwięksi. Mam dla ciebie ciekawostkę dotyczącą rozmnożenia się pająków. Samica po udanej kopulacji składa kokon, którym opiekuje się od 2 do 4 miesięcy, a z kokonu po 30 dniach wykluwają się nimfy, czyli pierwsze stadium pająka i wykluwa się od 1000 do 2000 z tego kokonu. Ciekawe, nie? Masz jeszcze takie pytanie do pajączków? Czy piją wodę? Pić wodę tak jak psy nie piją, ale... Nie mają takiego języczka i... Nie, no nie mają takiego języczka. Ale potrzebują wilgoci, dzięki temu się lepiej czują, nie? Uuu, nie chodzi, Jezu, czy nie chodzi? Idzie?
Ależ ty jesteś potężny. Jak cała moja ręka, już większy. Teraz sobie chodzi i rozwija nić, żeby wiedzieć, gdzie jest. Czy jest bezpieczna, czy nie jest bezpieczna. Bada teren generalnie. Coś tu jest nie halo. W końcu nowe terrarium, nie? Czysto jest. Ładnie, pięknie. Ja sobie tego nie wyobrażam, jak to by mi chodziło gdzieś po domu, a w Australii tak jest chyba, nie? Nie. Ten pająk, poczekaj. To jest Lasiodora parachybana, drugi z największych ptaszników na świecie. Samice dożywają do 25 lat i mają do 30 cm rozstaw nóg. I one występują tylko i wyłącznie w jednym stanie Brazylii. Zostały odkryte w 1917 roku. Teraz za każdym razem, jak mnie coś spędzi, to mam wrażenie, że coś po mnie łazi. Nie no, jest spoko. Okej, moi drodzy, jest już 20:45, ja właśnie skończyłem live'a, no i idziemy do Pinki. Tylko że jest taki problem z Pinki, bo ona się panicznie boi pająków, więc pójdźmy na początku, zapytajmy ją grzecznie, czy chciałaby zobaczyć i dopiero wtedy zareaguje, żeby jej nie straszyć. Dobra, jest ze mną Pinki, siema. Dzień dobry. I muszę ci zdradzić tajemnicę. Od kiedy się wprowadziliśmy, z nami mieszka mój 13-letni pająk. Chyba sobie jaja robisz. Chcesz zobaczyć? Nie, wyjebane mam. Nie chcesz? Nie. Okej. Okay. Tak myślałem, że tak będzie taka reakcja. Ty i ten pająk wyprowadzacie się. Niemożliwe. Nie, ja się zestresowałam. Ty w ogóle mi gadasz tutaj. W sensie, to jest zabawka, o co chodzi? Nie, no pająk, tarantula. Justyna, czy to prawda? To prawda, to widziała jak z rogalem dzisiaj żeśmy go wyciągali z akwarium, jak jaja były, bo zrobiliśmy mu nowe terrarium. Słuchaj, spotkaliśmy gościa dzisiaj w zoologicznym. Ej, ale się spociłam, nie? Powiedział, że bał się pająków, dlatego sobie kupił pająka i ma 100. No to świetnie, gratuluję, no. Chcesz zobaczyć? Nie. Chodź. Ja mam nie. Chodź. Nie. Możesz tylko z daleka zobaczyć uciec. Nie, ja na zdjęciach nie patrzę na pająki. A obejrzysz odcinek? Nie ma szans, ja... Wszyscy widzieli. W tym momencie, chyba jesteś jakiś niepoważny w ogóle. Nie ma szans, wypieprzasz razem z pająkiem. To jest odcinek edukacyjny. Edukacyjny odcinek dla widza. Nie interesuje mnie to, ten pająk, jeżeli naprawdę jest w domu, wychodzi z tego domu razem z tobą, jeżeli sam nie wyjdzie. Nie no to ja wychodzę. No i świetnie, no i załatwione. To kiedy mam cię spakować? Sama się spakuję. Kłamiesz. No nie. Przysięgnij mi na wszystko. No chodź, ci pokażę. Justyna! No powiedz, czy to prawda! Weźcie, ogarnij ci się trochę! No chodź! Rogala zawołaj! Patryk! Słuchaj, teraz lepiej mieć pająka w domu obronnego niż psa. Wystarczą nam dwa pieski. No serio, no chodź zobaczyć. Ja się aż spociłam, stare, nie? Patryk! Justyna! Kłamie, prawda? Przysięgnij, że kłamie! Nieprawda! Nie było go na pewno tutaj. Poczekajcie, a ja analizę muszę zrobić. Siedź, spał u mnie w studio cały życie. Tak, w studio spał. Za firanką. Tak, za firanką. A widzisz, za firanką nie zajrzałaś nigdy. No nie zaglądałam. No i dobrze, nie zaglądałaś. Oświadczam wszem i wobec, że jeżeli pająk w domu jest... Jest! Co je pająki? Kapeć. To ja kupię sobie największego kapcia, jaki jest możliwy, dobra? Dobra. Idziemy. Co jaja robisz? Chodź! Za tą trawką siedzi. No chodź! Nie. Zobaczcie, jej strach w oczach. Nie. No nie ma Nie go. Podejdę. No nie bój nie się. Nie ma ciula, nie podejdę. A mogę ci pokazać jego skórkę tylko? Ja psa... Zwariowałeś w ogóle! Co ty robicie w tym domu? Wy jesteście szaleni w ogóle! Jutro kupujemy węża. Tak. Węża to spoko, ale pająka? No ale nie, to węża, samo! Nie. Węża tak! Właśnie ja sobie węża kurde w salonie postawię! O! Trzy! Joystick się nie godzi. Joystick! A ty co? Dobra, kłamstwo jakieś. No nie bój się. Nie no kurde, nie mogę! Dobrze, że ją zapytałem, nie? Bo jakbym ją tak przed faktem dokonanym postawił, to był przypał większy, a tak dotrze się dziewczyna, dotrze. A więc tak, moi kochani, to była prawdziwa reakcja Pinki. Poszła płakać na górę, no trudno, no jutro ją jakoś pocieszę, zrobię jej dobrą kawę lub jej kupię kwiatuszka. No ja nie mogę po prostu pozbyć się części mojego życia tak obok Pinki płacze, chyba zrozumiecie. Moi drodzy, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku czegoś się dowiedzieliście ciekawego. Mam nadzieję, że już się nie boicie pajęczaków tak jak Pinki. Zobaczycie, że ona się dotrze, ja wam obiecuję, będzie tutaj przychodziła z ciekawości zajrzeć, co
u niego słychać. Na razie tylko zobaczyła z daleka ten zielony krzaczek i tyle było z tego. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania dotyczące terrorystyki, hodowli pająka, no to zapraszam do dyskusji w komentarzu. Ja postaram się na wszystkie komentarze odpowiedzieć. Pamiętajcie, że każdy wtorek oraz piątek na moim kanale pojawiają się filmy. Dzisiaj troszeczkę inny kontent niż do tej pory przyzwyczaiłem, ale mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!